Pani poseł Urszula Nowogórska, PSL Trzecia Droga. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, szanowna Wysoka Izbo, szanowne panie pielęgniarki, panie położne, wszyscy pracownicy medyczni i około medyczni. Z tego miejsca bardzo serdecznie chciałam wam podziękować za ogromną pracę, ciężką pracę, ogromny wysiłek i ryzyko, które ponosicie wykonując swoje zawody z wielką pasją i miłością. Bo żeby dobrze pracować w tych zawodach, trzeba ten zawód po prostu kochać. Los sprawił, że ja pomimo wykształcenia medycznego, pielęgniarskiego jestem tutaj w Wysokiej Izbie, ale bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę z tego miejsca powiedzieć, że nie ma nic gorszego, słuchajcie, jak podział środowiska pracowników medycznych na lepszych i na gorszych. Pielęgniarki położne są dobrze wykształcone, posiadają ogromne doświadczenie, pracują przy łóżku, towarzyszą tak naprawdę od narodzin do naturalnej śmierci. Pomagają w powrocie do zdrowia, ale czasem też towarzyszą w przejściu na drugą stronę. Dlatego z tego miejsca my tutaj, Wysoka Izbo, musimy dołożyć wszelkich starań, żeby praca tych ludzi była godnie wynagradzana i była traktowana z szacunkiem. Ja w poprzedniej kadencji zwracałam się z kilkoma interpelacjami, między innymi z zapytaniem, dlaczego został zlikwidowany Departament Pielęgniarek i Położnych przy Ministerstwie Zdrowia. Myślę, że do tego tematu należy powrócić i przywrócić miejsce, gdzie pielęgniarki, położne i inni pracownicy medyczni będą mogli prosić o pomoc i w tym miejscu ktoś będzie chciał ich wysłuchać. Szanowni Państwo, również Wysoka Izbo, chciałam powiedzieć jeszcze jedno, że nie może być takiej sytuacji, że to dyrektor szpitala decyduje tak naprawdę, komu podwyżkę da, komu jej nie da. Wykazuje pielęgniarki położne z wyższym wykształceniem. Natomiast w systemie opieki zdrowotnej są też pielęgniarki, które ukończyły licea medyczne i one wyższego wykształcenia nie mają, ale mają ogromne doświadczenie i swoją pracę wykonują z miłością. Dlatego wszystkich pracowników medycznych, pielęgniarki położne i innych pracowników należy traktować sprawiedliwie. Doceniać ich pracę, doceniać doświadczenie i szanować. I przede wszystkim wynagradzać za to, że są. Że my, kiedy w momencie, kiedy mamy do czynienia z upadkiem zdrowia czy z jakimiś problemami zdrowotnymi, mamy do kogo pójść po pomoc. O tym pamiętajcie. Dziękuję bardzo.